Czy myśli pan, że Kamilowi Stochowi po tym wspaniałym ubiegłym roku będzie łatwiej, czy może trudniej w tym sezonie skakać tak dobrze? Ja myślę, że przede wszystkim to, że ma teraz w tym momencie taką świadomość, że już nic nie musi, tylko może, to jest bardzo ważne dla zawodnika i to jest takim jakby atutem Kamila. Osiągnął bardzo dużo, jest teraz najlepszym skoczkiem na świecie, podwójnym medalistą olimpijskim, mistrzem świata, zdobył kryształową kulę, więc co więcej trzeba? W zasadzie nic więcej nie trzeba. Teraz tylko trzeba się starać, żeby sobie wyznaczać kolejne cele i dążyć do nich. I myślę, że Kamil, ale nie tylko Kamil, ale pozostali zawodnicy są do tego przygotowani i będą osiągać swoje cele. Kamil osiągnął już wszystko. Ubiegły sezon był natomiast rozczarowujący dla Piotra Żyły. Nawet prezes Apolonii Steiner mówił, że to dlatego, że może ciążyła mu ta zbyt duża popularność. Czy pan liczy, że w tym sezonie Piotrek będzie skakał lepiej? No, Piotrek pokazał w letnim Grand Prix, że nie odpadł jakby z tej czołówki. Skończył chyba na 5. albo 6. w generalce. Stawał też na podium, także jest naprawdę w wysokiej formie. Miejmy nadzieję, że się to przełoży. To dla Piotra to był bardzo ciężki jakby sezon, choćby i z tego powodu, że bardzo duża popularność dla niego spadła. W pewnym stopniu też ta popularność jakby trochę pomogła Kamilowi. Ja wiem to z własnego doświadczenia. Ze względu na to, że Kamil trochę swobodniej mógł się przygotowywać do olimpiady, a wszystko co było jakby zamieszaniem i takim trochę jakby show skumulowało się na Piotrku i te oczekiwania też skumulowały się również na nim i on za bardzo wziął sobie to do siebie i akurat w momencie, gdy pojechali na olimpiadę, no psychicznie troszkę miał dołek. Wiemy doskonale, że później znów zaczął po olimpiadzie lepiej skakać, także było widać, że po prostu on jest tym wszystkim troszkę przytłoczony, więc dlatego teraz dostał dobrą szkołę i na pewno z tego się podniesie, bo było widać już to w lecie, że cały czas robi progres, cały czas idzie do przodu i ja przynajmniej osobiście mam taką nadzieję, że ten sezon to będzie Piotrka Żyły. To jeszcze na koniec, na kogo z innych skoczków możemy liczyć najbardziej? Maciek Koc, Jan Ziobro, Krzysztof Biegun, Klemens Murańka? No ja bym liczył tutaj na Wolnego, który niestety końcem sezonu miał kontuzję i dochodzi dopiero do siebie, ale to jest taki czarny koń, wydaje mi się, bo patrząc na niego wydaje się niby nic, a za chwilę zawodnik zostaje mistrzem świata juniorów, potrafi wygrać w Pucharze Świata, wygrywa całe letnie Grand Prix, jeśli chodzi o Continental Cup, czyli Puchar Europy, także no to jest na pewno taki czarny koń, gdzieś tam na pewno się pokaże i na pewno jest z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi o całą kadrę, ja myślę, że dawno nie było naprawdę takiej kadry, w której w zasadzie 5, 6 czy nawet 7, 8 zawodników ma szansę startować w Pucharze Świata i robić punkty i wręcz robić bardzo wysokie wyniki. Nie ukrywając o tym, że stawając również na podium. Także no, ja jestem zadowolony z chłopaków jak najbardziej i pełen nadziei i optymizmu przed tym sezonem, który się zbliża. Wiem, że są dobrze przygotowani i dają radę.